Kolejny uczestnik, Jerzy Gzula. Czy bałagan na biurku jest oznaką kreatywności czy lenistwa? Czy bałagan na biurku jest oznaką kreatywności czy lenistwa? Jerzy Gzula. Są osoby, które uzasadniają swoje lenistwo i bałaganiarstwo, opowiadając takie banialuki, że to jest oznaka mojej kreatywności i ja oczywiście wiem dokładnie, gdzie wszystko leży, potrafię to z łatwością znaleźć. Do momentu, kiedy muszą odnaleźć ten konkretny dokument, ten rachunek, który trzeba właśnie zapłacić, te notatki, które właśnie w tej chwili są potrzebne, i zaczyna się szukanie, przewracanie tych wszystkich papierów. Jestem zwolennikiem pustego biurka. Powiem więcej. Jestem zwolennikiem biura, w którym w ogóle nie ma papierów. I robię tak od 10 lat. Moim zdaniem wystarczy mi bałagan w moim własnym komputerze. Po co mi jeszcze bałagan na biurku? Staram się, aby moje biurko, które jest moim narzędziem pracy, było zawsze gotowe, żeby nic nie rozpraszało mnie, kiedy potrzebny jest ten moment maksymalnej koncentracji, wysiłku skierowanego tylko w jedną stronę. Także zachęcam wszystkich do tego, aby zrewidowali swoje poglądy na temat bałaganu na biurku. Nie służy to niczemu dobremu. Proszę Państwa, są kursy, można komuś zapłacić, żeby posprzątał. Pomoc domowa jest tania teraz. Naprawdę nie uciekajmy się do takich trywialnych wymówek. Thank you.